Jak zauważyłeś, to ja zawsze się maluję sam, jak właśnie nagrywam nowe odcinki. Dużo? Ale Ewa pisze, dzwoni, wysyła CV od 1,5 miesiąca i stwierdziłem, że w końcu dostanę próbę na staż. Jest, udało się. Cieszę się bardzo. Pokażesz, jak tak jest. Ja też się bardzo cieszę, że będę w końcu dobrze malowany. Oczywiście. Nakładamy, wytrzepujemy i wtedy pędlujemy. I gotujemy. Ewa, ja wiem, że ty jesteś wegetarianką. Tak, lubisz, lubisz smak przyprawy, Azję? Tak, tak, aromatyczne rzeczy, ostre, pikantne, bardzo. Zrobiłeś kiedyś właśnie takie kalafioro delikatne podgotowanie w takim sosem właśnie z przyprawowy? Nie, nigdy. Nie? To zobaczysz, ten przepis mam nadzieję, że wyjdzie ci w twoim po prostu menu domowy. Może to nawet będzie twoje specjality do lamezji. Kto to wie, dobra. Przygotujemy wszystkie składniki. No. To znaczy, że potrzebujemy pokroić cebulę. Dobra. I potrzebujemy zrobić taką papkę z dwóch ząbek czosnku. Często gotujesz? Staram się jak najczęściej, bo lubię po prostu. Lubię to robić, to mnie relaksuje. Jestem mistrzynią soczewicy. Ja uwielbiam, ale jaką? Koralową? Każda! Każda? Każdy, każdy kolor, tak. Ja uwielbiam tak. Te soczewicy. No. I za chwilę po prostu pokroimy nasze pomidory i możemy zacząć już gotować. Czyli tak, odpalamy woka. Do woka możesz dodawać troszeczkę olej. To jest olej dzisiaj słonecznikowy. Od razu dodajemy czosnek do środka. Od razu też dodajemy właśnie naszą cebulę. Będziemy też dodawać nasze przyprawy. To znaczy, że mamy tutaj jedną... Teraz, a nie na teraz. Koniec. Nie, teraz. Dlatego, że jak prażysz przyprawy, to mają zdecydowany mocniejszy smak. Aż tyle tego curry. Tutaj mamy pastą curry czerwoną. Produkt bardzo popularny właśnie w Azji. I to jest ostrawy. I też sporo. I też sporo. Mówiła, że lubisz ostre rzeczy. Tak, nie? Tak, lubię, no. Lubię. Okej. Okay. I widzimy, widzisz, że to delikatnie się już prazi. Zaczyna się tak. Czujemy to mocno w nos, nie? To teraz musimy uważać, żeby się nie popaziła. Będziemy dodawać pół wartości właśnie bujonu, a drugą połowę zostawimy na później. To ma zacząć się gotować. W tej chwili dodajemy pomidory do środka. Pomidorki. I co, patrząc na to, to są twoje smaki? No tak, 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 tak. Czekam na ten kalafior. Kiedy jest ten kalafior? Właśnie teraz pójdzie. Czy to już jest kalafior? Zrobimy tak, że pokroimy jeszcze je na pół. Na mniejsze. Albo nawet na mniejsze jeszcze, wiesz? Pokroimy je na cztery. I teraz będziemy dodawać właśnie jedną czubatą łyżkę właśnie koncentratu. Koncentratu pomidorowego. I na razie nie mieszajmy, bo idzie cały resztę bujonu. I będziemy dodawać około powiedzmy 3-4 łyżki śmietaną kokosową. I zobacz, tak, i mamy przygotowane cytryny. I wszystkie cytryny. Nie, nie będziemy dodawać wszystko. Tylko chodzi mi o to, że w takie smaki Azji, powiedzmy, to zawsze znajdujesz coś słodkiego, kwaśnego, tak, ostrego. Dlatego są takie intrygujące, dlatego są takie fajne, są zupełnie inne. Dosłownie ugotowaliśmy całość jakieś 15 minut, sos się zredukował. Orzechy nerkowca, który możemy zmienić na inne orzechy. Możemy je pokroić. No. Ale ja wiem, że masz twoją technikę. Tak, mam technikę łamania. I robisz to jak jesteś zła, jak wracasz do domu i ktoś się wkurzał, to opierzesz po prostu 2 kg? A nie, to musiałabym mieć jakiś twardszy, za miękki w ogóle, zobacz jak się rozpada od razu. Lubisz konywę? Tak średnio właśnie. Dać ją czy nie dać? Daj mi tylko trochę. Albo bazylią. Polisz bazylię? Bo bazylię mam wszystko dobre. Wszystko dobre, tylko kolendra najgorsza. Jedną rzecz zapomnieliśmy. No? Jaką? Co? Nie. Zapomnieliśmy cebula. Dodawać... Cebula. Nie, cytryna. Cytryna. Zapomnieliśmy dodawać troszkę kwaśnością. Czyli zroluje się? A co to daje? Ona jest bardziej soczysta. I pokroimy ją po prostu na pół. Na pół i ściskamy. Ale tak między palcami, jak to zrobisz, to najwyżej peski ci wypadną, wiesz. I się zablokują między palcami. Część orzechów nerkowca dodajemy teraz do środka. Serwujemy. Duża porcja dla ciebie? Mała porcja dla ciebie? Ogromna. Ogromna. Tak, od razu. Całość? No dobrze, jak chcesz. No. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś do mnie na staż. Tak, czy przechodzę do kolejnego etapu? Myślę, że spokojny. Troszeczkę jeszcze bazylii. Tak, tak, bazylii. I orzechów. I troszeczkę orzechów. Ja ci polecam właśnie spróbować z bazylią, bo zobaczysz, że bazylia na pewno doda też fajny podsmak. Takiej świeżości da. Bazylia, prawda? Bardzo. A wiesz, a oni używają inną bazylię. Oni używają bazylią tajską. Super. Super? Powtórzyć ten przepis z domu? Mhm. A myślisz, że mąż polubi? Tak. Tak? Tak, tylko jemu troszeczkę więcej dam tej śmietanki kokosowej, żeby nie było tak pikantne. Jak jesz coś, co jest bardzo ostre, to powinnoś robić tak. Jest to mniej ostre i wtedy czujesz wszystkie nuty właśnie przyprawowe. Naprawdę mniej. To co? To Ewa, bardzo ci dziękuję w ogóle. Dziękuję także. Dziękuję. I pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć właśnie na
na jego kanał. No a przy okazji, jak zrobić ten przepis, to pochwal się, tutaj napisz na dole, jakie jest twoje ulubione potrawy przyprawowe. Tak, i co byście dali zamiast kalafiora? Wasz ulubiony składnik. Do zobaczenia.